Jesteś marzeniem wszechświata. Co za piękny, cudowny tytuł. Dzień dobry, Kasiu, witaj. Dzień dobry, Zygi, miło mi ponownie gościć. Wiesz, ten tytuł jest obecny ze mną od czasu, kiedy ty się u mnie pojawiłaś w studio. I zapytuję sam siebie, skąd ten tytuł, jak on ci przyszedł do głowy? Tytuł przyszedł w bardzo ciekawy sposób. To było jakieś chyba 2019, z tego co pamiętam. Brałam udział w takim jednym warsztacie online i tam robiliśmy różne ćwiczenia, różne refleksje. I pamiętam, był taki jeden moment, kiedy było coś właśnie o marzeniach, o wszechświecie, o realizowaniu swoich celów i nagle zobaczyłam taki jakby obraz, że jest wszechświat, jest człowiek i że właściwie ten człowiek to jest jakby wymarzoną kreacją tego wszechświata. I sobie myślę, jesteś marzeniem wszechświata. I tak mnie to uderzyło wtedy, sobie myślę, jaka fajna fraza, jaki fajny zwrot. To będzie dobry tytuł na książkę. No i później, 3 lata później, książka została wydana właśnie o tym tytule. My dzisiaj o książce też porozmawiamy, dlatego ta książka jest tutaj z tyłu za mną, ale wiesz, wydaje się, że ten tytuł jest tak piękny tytuł i on dzisiaj zupełnie nie oddaje tego, co widzimy wokół nas w świecie. Ludzie jakby zatracili tą wrażliwość na to, że są tak cudownymi istotami, pięknymi, że są tym marzeniem wszechświata. Wszechświat wydaje się, wszechświat, świat, nasz świat, wydaje się, że zwariował na różnych jego poziomach, czy też na różnych obszarach. Mamy sytuacje krytyczne, które nas dotykają w różny sposób i czujemy się tacy zagubieni w tym wszystkim. Co się stało z ludźmi? Gdzie jesteśmy? Dlaczego tak jest? Mnie się wydaje, wiesz, że to wszystko jest częścią rozwoju właśnie ludzkiej samoświadomości, w sensie takim, że jak pomyślimy o tym wszechświecie, jaki on jest potężny, wspaniały, mądry, wszystko wiedzący i taki naprawdę, że aż takie mamy wow, i pomyślimy sobie o tym, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo tego wszechświata, czyli że wszechświat też chce, żeby człowiek był taki mądry i taki pełny w środku i rozumiejący, rozróżniający i tak dalej, to mnie się to kojarzy z tym, że na człowieku spoczywa bardzo duża odpowiedzialność za siebie, dlatego że bycie tak mądrym i tak potężnym i kreującym z mądrością jak wszechświat, to jest już duża odpowiedzialność. To nie jest bycie beztroskim dzieckiem, które sobie tylko plumka po ziemi, jest mu dobrze i cieszy się wszystkim, tylko po prostu z tym się wiąże wielka, wielka, wielka odpowiedzialność. I teraz, żeby dorosnąć do tej odpowiedzialności, to musimy przejść przez niezłą szkołę, że tak powiem, samoświadomości, odkrycia najgłębszych prawideł, mechanizmów rządzących tym wszystkim. Im głębiej w to wejdziemy, im głębiej to zrozumiemy, im głębiej poznamy to wszystko, tym lepszymi kreatorami, że tak powiem, takimi czystymi kreatorami własnej przestrzeni, czy życia na Ziemi w ogóle będziemy. I tak jak ja myślę o tym, że to nie jest takie proste, że ktoś pójdzie sobie na warsztat, czy przeczyta książkę i będzie oświecony, to nieraz jest kwestia wielu pokoleń, żeby świadomość ludzkości wzrosła. To zajmuje właśnie lata i pokolenia, nawet nie jedno pokolenie, tylko wiele pokoleń. Więc mnie się wydaje, czy ja to tak odbieram, że ta nieświadomość ludzka, ona musi, czyli albo inaczej, że ta samoświadomość ludzka musi zejść na poziomy, które są dla nas jeszcze nieodkryte, niedostępne, w ciemności w pewnym sensie. Chodzimy czasem tam, błądzimy po omacku, nieraz robimy jakieś rzeczy, które wydają się trudne, szkodliwe, ale tylko w ten sposób, jak jesteśmy się w stanie uczyć i uczymy się i odkrywamy na próbach i błędach. I im głębiej schodzimy, tym ciemniej jest, tym mniej wiadomo jest i tym więcej, że tak powiem, robimy różnych błędów, czy się uszkadzamy, w cudzysłowie, jeśli można tak powiedzieć. I teraz od samoświadomości ludzkiej, od tego daru samoświadomości ludzkiej zależy, ile z tego odbierzemy,
co zobaczymy, na ile będziemy pokorni, żeby przyjąć pewne rzeczy, na ile będziemy otwarci, żeby odpuścić na przykład kontrolę, czy odpuścić chęć, nie wiem, panowania, posiadania i tak dalej, żeby schodzić na coraz bardziej głębokie, nieodkryte i ciemne rejony, które pod wpływem samoświadomości się jakby oświetlą. I ja mam takie wrażenie, że to, przez co przechodzi teraz ludzkość, to jest coś na granicy naprawdę, na granicy takiego prawie że obłędu, czy zwariowania, czy rozwalenia, rozszczepienia starych struktur, które po prostu już nie służą gdzieś tam głęboko w nas, tak, do tych pojawiających się nowych jakby zupełnie energii, które ewidentnie po prostu się pojawiają i to one są już jakby niezależne od naszego działania, nawet tylko jakby Ziemia przechodzi przez jakieś zmiany i my musimy się jakby iść razem z tym rozwojem, dostosować albo nie. Oczywiście każdy ma wybór, wszechświat, ponieważ wszechświat jest wolno wybierającym, że tak powiem, organizmem, jeśli tak można powiedzieć, to również my mamy wolną wolę i wybieramy i możemy wybrać, żeby iść za tym, albo nie, albo iść w przeciwnym kierunku i nikt nam w tym nie przeszkodzi. To jest nasza absolutnie dobra, wolna wola. Więc mnie się wydaje, że żeby nawet logicznie myśląc, jeżeli chcemy mieć czysto w domu, to musimy znaleźć każdy śmieć i go posprzątać tam, czy zmyć, czy pozamiatać i wyrzucić. To samo się dzieje z ludzkością. Jeśli chcemy wejść jakby w nowy, oświecony etap, że tak powiem, rozwoju ludzkości, ziemi, czy samoświadomości, te wszystkie, że tak powiem, brudne, nieodkryte, jakieś zardzewiałe, zaśniedziałe rzeczy, one muszą wyjść na powierzchnię, żeby je oczyścić. Nie da się wejść do nowej świątyni w starych, brudnych butach, jeśli tak można powiedzieć. Więc to się po prostu dzieje. Z tym, że ponieważ to jest masowa skala, to nie jest kwestia jednego życia, czy jednego człowieka, czy jednej rodziny, tylko to jest masowa skala zbiorowa, dlatego to się wydaje takie wielkie, potężne i trudne. Poruszyłaś wiele aspektów naraz, od czego by tutaj zacząć, ale tak sobie myślę, użyłaś takiego słowa, użyłaś takiego zdania, że to jest doświadczanie, że to, co się dzisiaj dzieje, jest konieczne. Mam czasem wrażenie, że ludzie, ale nie wielkim słowem określeni jako ludzkość, cywilizacja, ale ludzie, którzy żyją wokół mnie, czasami cofają się w takie zachowania bardzo archetypowe. Naprawdę, jeśli spojrzysz na to tak z perspektywy, z oddalenia, to widzisz, że te zachowania są irracjonalne czasem. Na przykład ktoś wokół mnie znalazł sobie religię, bo miał dość tego otoczenia religijnego albo świeckiego i znalazł sobie religię, która była religią praktykowaną 2000 lat temu. Nie wiem, czy słyszałaś o religii Wicca. Tak. Na przykład, wydaje mi się to zupełnie jakby cofnięcie się ze swoimi zachowaniami, z mentalnością, z duchowością do 2000 lat przed naszą erą. Trudne zachowania to jest, wydaje mi się, to jakby uciekanie od odpowiedzialności za świat, w którym dzisiaj żyjemy, prawda? Drugie słowo, które użyłaś i powtórzyłaś chyba kilka razy, to właśnie odpowiedzialność. Słowo, które u mnie chyba na kanale przewija się już w różnych odmianach tysiące razy, a jednak mimo wszystko czujemy, teraz mówię za wszystkich, czujemy, że no to nie my nabałaganiliśmy na tym świecie. To przecież te wielkie korporacje, które są nieubłagane w swojej zachłanności. Jak to z tym jest? Czy da się to posprzątać, ten świat, nie biorąc odpowiedzialności indywidualnie na siebie i zrzucając tą odpowiedzialność na innych? Według mojej opinii nie ma takiej możliwości. Oczywiście ktoś się może nie zgadzać i to jest okej, ale to jest moja opinia, że nie ma takiej możliwości, ponieważ ten stary archetyp jakby tej starej Ziemi, jeśli można tak powiedzieć, czy starej kosmologii, czy starych religii i tak dalej, polega na tym, że jesteśmy ofiarami, które czekają na zbawcę. Jesteśmy ofiarami, które są bezsilne, bezwolne i musi ktoś przyjść i nam pomóc, podać rękę, czy wyzwolić z jakiejś opresji, mesjasze narodów i tak dalej, prawda? To naprawdę to musi, żeby wejść jakby w nową erę
gdzie ludzie są wolni, wyzwoleni i radośni, żyjący w harmonii z otoczeniem i z drugimi, i z przyrodą i ze wszystkim, to z tego starego archetypu ofiary po prostu trzeba wyjść. Takiej bezsilnej ofiary, która nic nie może, tylko może czekać na Zbawiciela i lamentować. Więc jakby to jest, obojętnie czy obwiniamy diabła, czy obwiniamy korporacje, czy rządy, schemat jest ten sam. Po prostu jest ten sam. O, ja biedny, to jego wina. Nie? To on mi to zrobił, czy ona mi to zrobiła, czy oni mi to zrobili. I okej, no w ten sposób można żyć, bo ludzie żyją tak od tysięcy lat i w porządku. Z tym, że to zaczyna nie pasować w tym momencie. Myślę, że to już nie jest w porządku, bo to się kończy, prawda? My widzimy, że wyczerpały się pewne mechanizmy i się nie da stosować w tym świecie. Popatrzmy chociażby na protesty w Polsce dzisiaj, protesty rolników, które wydają się być słuszne, te protesty, ale gdyby popatrzeć na to głębiej, no to pewnych wyborów to my sami dokonaliśmy, tak? My wybraliśmy tych ludzi, którzy stanowią takie prawo, my wybraliśmy w Polsce tych rządzących, którzy to prawo wprowadzają, więc tak naprawdę odpowiedzialność leży po naszej stronie. Tak, prawda? To prawda i kiedy pracujemy nad sobą osobiście w środku i tam zagłębiamy się coraz głębiej w te struktury świadomości, i pojawia się coraz więcej zrozumienia i coraz więcej widzenia, na czym to wszystko polega, to również dzieje się coś takiego, że jakby te granice własnej świadomości, one się poszerzają. I one się poszerzają i człowiek zaczyna widzieć, że to własne ja, to nie jest tylko własne ja w obrębie, ale ono się zaczyna rozszerzać na całą ludzkość. I sam ten fakt już daje... Jakby ta arogancja, taka indywidualna arogancja, czy taka indywidualność, czy to ego, ono staje się takie malutkie i takie bardziej pokorne i zaczyna widzieć, że kurczę, ja to nie tylko ja, ale ja to również cała ludzkość. I to wszystko to jest jakby jeden wielki organizm, którego ja jestem, załóżmy tam jedną cząstką, jakąś jedną komórką i ja wpływam na to i to wpływa na mnie i ja odpowiadając za siebie i za tą komórkę, automatycznie odpowiadam za całość, bo tak naprawdę to, nad czym ja mam kontrolę, czy każdy człowiek ma kontrolę, to jest tylko własne podwórko. Ja nie mam kontroli nad rządem, nie mam kontroli nad innymi ludźmi, czy kto coś mi robi, natomiast jedyną kontrolę, jaką mam, do czego mam dostęp i mogę to zmienić, to jest moje własne wewnętrzne podwórko, w jakiej ja relacji jestem z tym wszystkim, jak ja odpowiadam na to wszystko, jak ja, że tak powiem, interpretuję to, co się dzieje i mogę wybrać albo rolę ofiary, albo mogę wybrać osobę, która jest w harmonii z tym wszystkim i bierze to jako lekcję, jako lustro, z której mogę się czegoś nauczyć o sobie, o świecie i po prostu zawsze być okej. Więc... To wiesz co, to pojawia mi się takie pytanie. To jest ciekawy trop. Skoro możemy zmienić świat, zmieniając siebie, to co zmienić w sobie, żeby zmienić świat? Podążmy tym tropem. Co należałoby zmienić? Tak. Ja wiem, znaczy może zmienić, może nie tyle zmienić, co, szukam odpowiedniego słowa, co jakby odkryć swój własny wewnętrzny teren i wziąć go, że tak powiem, potencjały. Objęcia, czyli wziąć jakby odpowiedzialność za ten swój własny teren, bo tylko do tego ja mam dostęp. I według mnie, zresztą cała książka właśnie o tym mówi, więc zapraszam do przeczytania. Chodzi o to, żeby tak poznać siebie, swoje wszystkie zakamarki, żeby zawsze być w harmonii z tym, co jest. I to wtedy relacja ze światem zmienia się z takiej sztywnej, że ja czegoś chcę i wymagam i żądam, w taką elastyczną, że zawsze się potrafię dostosować do tego, co jest. Zawsze to jest elastyczne, takie płynne i w tym sensie nie można jakby się uszkodzić, czy nie można doznać krzywdy, bo to jest tak wszystko elastyczne i płynne, że po prostu nie ma takiej możliwości. I to, co nam przeszkadza w tym takim jakby obejmowaniu siebie, znaniu siebie i byciu sobą tak naprawdę, tym prawdziwym sobą, mówię o tej prawdziwej boskiej esencji, jeśli tak można powiedzieć, to są właśnie nierozwiązane traumy z dzieciństwa, złe przekonania na swój temat czy na temat świata, krzywdy nieuzdrowione, cała masa traum pokoleniowych, z którymi przychodzimy na świat i to już jakby
na tym głębszym poziomie są takie negatywne programy relacji ze światem i jeszcze jesteśmy niemowlakami, a już to w nas tam gdzieś pracuje i potem się tylko jakby utrwala i rozwija coraz bardziej. Więc jakby oczyszczanie tego wszystkiego, co jest niezgodne z tą najczystszą esencją czy najczystszą wibracją, co nas odcina jakby, jest właśnie tą drogą, czyli jakby zawracamy cały czas do środka, odkrywając każdy jeden element, który jest zabrudzony, jest nie w zgodzie z najczystszą wibracją, czy czyni nas nieszczęśliwymi, czy czyni nas nie w zgodzie, czy w takiej niezgodzie ze światem, z innymi, z otoczeniem. Robimy wszystko, żeby do tego dążyć do środka. Im więcej się uda wyeliminować jakby tych takich punktów oddzielenia od samego siebie, to tym bardziej jesteśmy jakby w sobie, jest spokój, jest zaufanie, że zawsze wszystko jest okej, że nawet w środku najgorszej wojny i tak ta energia nas poprowadzi, że wyjdziemy z tego bez szwanku. To jest takie głębokie, głębokie zaufanie, że jest ta siła prowadząca i ta siła jest właśnie w środku, tylko my tak jesteśmy przetrenowani i zaprogramowani, żeby się oddzielać od tego własnego wewnętrznego prowadzenia, że naprawdę zaczynamy patrzeć nie tam, gdzie trzeba, idziemy za tym, co nie trzeba, idziemy motywowani traumą, instynktem przetrwania, robimy impulsywne rzeczy, traktujemy świat i innych jako wrogów i to wszystko jest złym drogowskazem, który nas nie prowadzi właśnie do tego miejsca wewnętrznego raju, jeśli można tak powiedzieć. Więc wszystko trzeba robić, żeby zawracać uwagę z powrotem do środka i łączyć się z tą wewnętrzną, głęboką, czystą esencją, która zawsze, zawsze, zawsze chce naszego dobra, zawsze nas poprowadzi w odpowiednim kierunku, gdzie jest dobrze, bezpiecznie i harmonijnie. Wiesz, jak się wiesz postawić w sytuacji człowieka, który jest taki bardzo straumatyzowany i próbuję sobie odpowiedzieć, co miałbym zrobić, żeby rozpocząć ten proces, jak w to wejść. To jest trudne, bo ten pierwszy krok to może być niewidoczny dla mnie, tak? Nawet ja nawet nie wiem, że jestem tak aż tak straumatyzowany, ale żyję w tej traumie. Przepraszam, jak to zrobić? Jak zacząć? Ja powiem z własnego doświadczenia, co ja robię, no bo ponieważ jestem terapeutą i pracuję z ludźmi właśnie z różnego rodzaju traumami, no to powiem co ja jakby ze swojego podwórka mogę polecić. Na pewno takim sygnałem, i to nie trzeba tu ani mieć jakieś wykształcenia albo jakiejś mądrości wielkiej, tylko takim prostym sygnałem, że coś jest nie tak w życiu, to jeśli człowiek jest ciągle zestresowany, nieszczęśliwy, wypalony, to jest wszystko wbrew naturalnemu stanowi. Więc to już z definicji po prostu oznacza, że coś jest nie tak, że w środku jest coś, co wymaga uwagi, czemu trzeba się przyjrzeć i najlepiej, żeby to uwolnić, czy cokolwiek z tym zrobić, żeby ta cząstka wróciła jakby z powrotem do siebie. Jeśli chodzi o traumy różnego rodzaju, wiadomo, są to delikatne sprawy, bardzo ciężkie nieraz dla poszczególnych osób, które przeszły przez jakieś traumy, więc są narzędzia, które dobrze radzą sobie z traumą. Ja stosuję techniki emocjonalnej wolności, czyli po angielsku Emotional Freedom Techniques, czyli EFT lub EFT, lub opukiwanie lub tapping, jak to różne tam nazwy krążą. I to jest bardzo, bardzo łagodna metoda uwalniania właśnie różnego rodzaju zablokowanych emocji, nawet z zamierzchłej przeszłości, z dzieciństwa jeszcze. Stosuję tę metodę od 17 lat z ludźmi w pracy i rzeczywiście efekty są fenomenalne. Wystarczy dobrze zrobić takie ćwiczenie czy serię ćwiczeń i człowiek naprawdę zaczyna czuć uwolnienie od traum. Więc to jest to, co ja polecam, to jest to, co ja stosuję, bo widzę, że działa. I to nie jest dramatyczne i jakieś ciężkie, te ćwiczenia są dość łagodne. Nie trudne, to bardzo proste. Chcesz powiedzieć kilka słów o tej metodzie w tej chwili? No, dobrze, tak. Metoda ta, ja spotkałam się w ogóle z tą metodą, nie wiem, czy wspominałam ostatnio o tym, czy nie, jak jeszcze studiowałam teologię w Chicago i któregoś dnia zupełnie przez przypadek, o ile wierzyć w przypadki, znalazłam to w internecie i tak mi się spodobało, że postanowiłam to zacząć zgłębiać. I sama doznałam takich przemian, że postanowiłam tego używać później w pracy z ludźmi. Więc sama technika inaczej nazywana jest psychologiczną akupresurą, a to dlatego, że używa się
tych samych punktów, jakich używa się w akupresurze czy akupunkturze, z tym, że tutaj w tej metodzie nie stosuje się uciskania jak w akupresurze czy igieł jak w akupunkturze, tylko te punkty się opukuje własnymi palcami. Dlatego nazywają to opukiwaniem albo tappingiem. I te punkty wybrane do tej metody, jest ich zaledwie tam 9, to są punkty, które znajdują się na zakończeniach meridianów, więc są takie bardzo dostępne do stymulacji. I opukując te punkty, wpływamy jakby bezpośrednio na tą emocjonalną część mózgu, ale jakby idziemy od dołu, czyli poprzez ciało, przez te punkty, po nerwach, ta stymulacja idzie do tego emocjonalnego mózgu, tam gdzie są właśnie zapętlone te emocje, zblokowane, i to naprawdę już po pierwszym ćwiczeniu człowiek zaczyna czuć, że coś puszcza. I to śmiesznie wygląda, ta metoda, na pierwszy rzut oka, jak ktoś się nigdy jeszcze z tym nie spotkał, no bo krótko mówiąc, człowiek się puka po głowie, więc w tym powiedzeniu też coś może być na rzeczy. Coś w tym jest. Tak, natomiast teraz, ponieważ ta metoda już jest od jakiegoś czasu na rynku, jeśli tak można powiedzieć, to jest cała masa badań już klinicznych i psychologicznych, i takich medycznych, skanów mózgu i tak dalej, ekspresja genów jest mierzona, są fenomenalne rezultaty właśnie w fizjologii ludzkiej pod wpływem tych ćwiczeń, więc jak już ktoś przyzwyczai się, że to trochę śmiesznie wygląda, to naprawdę może skorzystać z efektów. Ta metoda jest obecna w Polsce? Tak, jest. Tak się akurat składa, że przywiozłam tę metodę do Polski, i to zupełnie przez przypadek. Dokładnie. Tak, ponieważ ja właśnie spotkałam się z tą metodą w Stanach, kiedy byłam tutaj w 2004 roku, wtedy jak studiowałam w Chicago, to spotkałam się z tą metodą i potem wróciłam na rok do Polski, żeby skończyć studia, i już znałam tą metodę, już ją stosowałam sama na sobie od roku, i na takim spotkaniu towarzyskim z innymi psycholożkami, że tak powiem, podzieliłam się tą metodą z jedną osobą i po prostu pociągnęłyśmy to. Ona się zachwyciła tym, mówi: kurczę, coś tu jest, zróbmy jakieś warsztaty. Zrobiłyśmy pierwsze warsztaty, potem ja wyjechałam z powrotem do Polski, znaczy do Stanów, a ona została w Polsce i kontynuowała. Ja tam tłumaczyłam różne rzeczy zdalnie, robiłam newslettera, więc od tego się zaczęło, i to było w 2006 roku, jak zrobiłyśmy pierwszy warsztat, więc to już trochę lat, że tak powiem, jest. Niedługo będzie w 2026, 20 lat można powiedzieć, prawda, od tego czasu. Tak, i teraz tam już są osoby, które to ciągną dalej i robią szkolenia i się to rozwija. Tak, tak. Świetnie. Wróćmy zatem, skoro mamy metodę, to znaczy, że możemy te swoje trudne chwile, trudne rzeczy w życiu rozwiązać różnymi metodami, między innymi tą metodą, ale wróćmy jeszcze do tej chwili, kiedy jesteśmy przed tymi rozwiązaniami, czyli mamy problem, tak jak powiedziałaś, trzeba by zacząć zmieniać świat od środka, od siebie samego, trzeba dostrzec to, co jest tym problemem w nas. To pewnie jest, no może być, tak sobie szybko pomyślałem, że to pewnie jest łatwe, ale to chyba nie jest łatwe dla każdego. Każdy z nas jest inną indywidualnością. Wiem, że są ludzie, którzy zapierają się, że u nich jest wszystko w porządku. To szczególnie widać w Stanach, prawda? Mamy tą kulturę taką, że wszystko jest okej, okay, wszystko jest fajne i wypieramy to. Jak z tym zrobić porządek? Bo to wypieranie często jest przykrywane takim niezauważaniem, blichtrem czasami, albo zaspokajaniem takimi potrzebami zewnętrznymi, typu a kupię sobie piękne buty, nowe, kolejne 200 para i już mi będzie lepiej. Okazuje się po czasie jednak, że to nie jest lekarstwo i problem zostaje. Jak dostrzec ten problem? Wyrzucić buty? Nie wiem, czy może zacząć od siebie jednak, od wewnątrz? Znaczy, ja powiem, że zawsze dobrze jest zacząć od wewnątrz, tylko pytanie, na ile osoba jakby w końcu stanie twarzą twarz jakby przed lustrem sama ze sobą i stwierdzi: kurczę, coś tu nie działa, muszę zacząć od środka. Czasami niektóre osoby potrzebują uderzyć mocne dno, żeby się przebudzić, bo jakby sama świadomość tego i nie wystarcza, i tak żyją w takiej iluzji, w takim właśnie zatykaniu tych dziur wewnętrznych różnymi zewnętrznymi rzeczami, aż w końcu coś tak walnie w głowę, że są na skraju, i wtedy dopiero podejmują taką decyzję. Inne osoby, które są bardziej wrażliwe
im wystarczy już mała niewygoda, żeby zacząć coś z sobą robić, bo wiedzą i to jest jakby już taka większa doza samoświadomości, że trzeba coś z tym zrobić. A są też takie osoby, które absolutnie nie mają żadnej samoświadomości i mówią, że taki już jest świat, takie jest życie, mam takie geny, nie obchodzi mnie w ogóle nic, ja sobie będę żyć z tymi problemami i radzić sobie z nimi tak, jak ja chcę. Takie osoby też są po prostu. Tak, mam w swoim otoczeniu takich ludzi, wiesz, którzy mówią, no ja już taki jestem, takie mam geny, to mam po rodzicach i nic z tym nie mogę zrobić. Co dzisiaj wiemy, że jest nieprawdą, bo jest wiele badań na ten temat i wiemy już, że geny mogą się zmieniać pod wpływem otoczenia. Geny się zmieniają pod wpływem otoczenia. Więc to ty możesz zrobić wszystko ze swoimi genami, to co chcesz. Dokładnie. To jest piękne, to jest optymistyczne. Tak. Ale ja mam też taką teorię na temat, znaczy to jest teoria oczywiście, nikt nie musi się z nią zgadzać, no nie? Już jakby patrząc na to z innego poziomu, dlaczego te niektóre osoby idą tak zaparte, że jestem kim jestem i to jest nie do zmienienia. Ja sobie tak wyobrażam, że to może być w ten sposób, że jeżeli załóżmy jesteśmy jeszcze gdzieś tam w świecie duchowym jako dusze, zanim przyszliśmy tutaj na ziemię, zanim się wcieliliśmy w jakąś konkretną ścieżkę życiową i wybraliśmy sobie takie, a nie inne losy, że powiedzmy jest taka dusza, która mówi: kurczę, mam już wszystko naprawdę, co udało mi się osiągnąć na jakimś tam etapie rozwoju duchowego, ale nie mam jednej rzeczy. Jak to jest żyć, załóżmy, w zaprzeczeniu? Jak to jest żyć w takim zmaganiu się? Jak to jest żyć w takim ciągłym oporze do wszystkiego? Kurczę, zejdę sobie tutaj na tą ziemię i zrobię sobie takie doświadczenie i zobaczymy, jak to jest i zrobię wszystko, żeby żyć w tym oporze do ostatniego oddechu w moim życiu, więc taka osoba zrobi wszystko, żeby się nie zmieniać, bo jakby jej celem jest, żeby zdobyć właśnie potężne doświadczenie i zabrać ze sobą gdzieś tam, gdziekolwiek potem idzie. Więc ja też mam jakby no respekt. Ale wiesz co, ale to może być uwalniające, kiedy, kiedy zrozumiesz, świadomie zrozumiesz, co zrobiłeś. Mhm. Tak, że zszedłeś tutaj właśnie po to, żeby doświadczać i nagle wow, to naprawdę ja. To może być uwalniające, prawda? Ale trzeba mieć tę refleksję, żeby spojrzeć na siebie z perspektywy i zobaczyć siebie, jakim się jest naprawdę. Tak. Ja jeszcze tylko powiem, że to jest bardziej refleksja, załóżmy dla mnie, żeby mieć jakby respekt czy zrozumienie, że różne osoby mają różne jakby cele tutaj na ziemi i one nie muszą się zgadzać z moim celem. Słusznie. Więc jak załóżmy mnie gdzieś tam boli w żołądku czy w sercu, że ktoś się męczy w życiu i mam ochotę coś zrobić, a ta osoba nie chce, to jakby dla mnie to jest ulga, że może tu jest coś wyższego, czego ja po prostu nie rozumiem i to jest też okej. Czyli szacunek do tej osoby, do tego, czego doświadcza. Czy da się pomóc takim ludziom na siłę? Na siłę się nikomu nie da pomóc. Nie, to tylko będzie uszkodzenie dla wszystkich, że tak powiem, zaangażowanych. To musi być ta wolna wola. Ale ty pomagasz. Ty pomagasz. Skąd się biorą tacy ludzie u ciebie? Jak do tego dochodzi? Powiedz mi, jaki jest ten proces, bo być może ktoś z naszych widzów zapragnie takiej pomocy. To znaczy, mówiąc o technicznej sprawie, to po prostu jest strona internetowa i jak ludzie szukają pomocy, to znajdują stronę internetową, zapisują się do mnie na sesję. To po prostu tak od takiej zwykłej, prozaicznej strony. Ale to są ludzie prawdopodobnie gotowi, tak? Gotowi na to, że podjąłem decyzję i przychodzę, bo dokładnie. Chcę sobie pomóc. Dokładnie. Jak ktoś, załóżmy, czasami mi się zdarza, że powiedzmy, zgłasza się do mnie jakiś, załóżmy, mężczyzna i mówi, że on wcale nie ma ochoty na sesję, ale żona mu tak suszy głowę, że on po prostu już dla świętego spokoju... Ja odmawiam, ja nie pracuję z taką osobą, bo tam nie będzie żadnego progresu, bo ta osoba nie jest gotowa w ogóle. Nie wyobrażam sobie z takiej sytuacji, no ale życie jest piękne. Kasiu, wróćmy jednak do tych naszych rozważań. Mamy trudne chwile w naszym świecie, te 3 lata ostatnie plus wojna w Europie, trudna sytuacja w Stanach Zjednoczonych. To nie skłania nas do takiego życia, w którym możemy sobie stawiać piękne cele i robić progres, prawda? Cofamy się czasem. Czy cofanie się jest czymś złym? Ja myślę o takiej sytuacji, kiedy
No masz w życiu piękną pracę, masz fajnego faceta, dzieci i nagle w tym twoim życiu coś się kończy. Kończy się praca. To teraz jest jakby jeden z elementów naszego życia, że nagle kończy się praca, nie ma jej. W wyniku czego no, psuje ci się, stosunki rodzinne się poszarpały, rozwodzisz się, tracisz dzieci. Nie można się odnaleźć w tym. Jaki trzeba było zrobić pierwszy krok, żeby... No, jednak złapać tą nić swojego życia. Jak to znaleźć? Czy. No właśnie, jak? Wiesz co, ja zawsze wracam do emocji, do stanu emocjonalnego, bo wiadomo, jak jest takie potężne zaburzenie w status quo danej osoby, to będzie cała gama emocji, lęków, depresji, złości i tak dalej, i tak dalej. Kiedy człowiek jest w takich wysokich emocjach, wtedy włączają mu się instynkty przetrwania, impulsywne działanie, tragizowanie i tak dalej. Jakby w takiej sytuacji nie ma, mózg nie ma jakby możliwości, żeby zobaczyć coś obiektywnie, żeby skupić się na pozytywnych czy konstruktywnych rozwiązaniach i człowiek nieraz robi głupie rzeczy po prostu, impulsywnie z powodu tych nieuporządkowanych emocji, więc ja zawsze mówię, pierwsza rzecz to zrobić coś ze swoimi emocjami, żeby osadzić się trochę z powrotem w środku, w sobie, uzyskać trochę więcej przestrzeni wewnętrznej, żeby móc zacząć myśleć, okej, na spokojnie, co ja teraz mogę z tym zrobić? Dobrze, spotkało mnie coś strasznego, to i to. Ale co konstruktywnie można zrobić, żeby może wejść na nową ścieżkę, naprawić pewne rzeczy, odzyskać pewne rzeczy, inne rzeczy puścić, otworzyć się na nowe. To jest jakby ten moment przejścia między jednym światem a drugim, to są trudne momenty i tam dużo kalibracji jest. Masz jakiś sposób na uspokojenie tych emocji, bo wiesz, to co obserwuję wśród otoczenia, niestety, ale to jest bardzo częsty wzór, alkohol, tak. Wino. No alkohol czy inne jakieś tam środki psychoaktywne, czy jakieś zatracanie się w czymś na przykład, to no niestety jest tylko chwilową ucieczką, która tylko tłumi odczuwanie i jasne myślenie, co więcej niestety takie aktywne substancje jak alkohol czy jakieś tam inne narkotyczne środki, one rozpoczynają ścieżkę wtórnych problemów. Tak, więc człowiek nie tylko nie rozwiązuje tych swoich starych problemów, ale rozpoczyna nowy, ponieważ alkohol czy te środki no niestety spowodują szkody. Oczywiście jak ktoś za bardzo się w tym zatraci, więc... Pewnie te sposoby będą bardzo indywidualne, ale moglibyśmy podać parę przykładów takich sposobów na uspokojenie emocji, nie wiem, spacery, czy wysiłek, trekking? To znaczy tak... Tak jak ja myślę, jak to działa wszystko, że spacery, wysiłek fizyczny jak najbardziej to pomaga jakby uwolnić nagromadzone ciśnienie emocjonalne. Czyli powiedzmy, ktoś jest nabuzowany czy w lęku i tak dalej, przebiegnie się tam 2 godziny w lesie czy przejedzie na rowerze i tak dalej i to ciśnienie jakby zeszło. Natomiast często to nie rozwiązuje problemu, który jest pod spodem. Czyli powiedzmy, tak jak mówisz, komuś życie się zrujnowało i stracił pracę, przez to stracił rodzinę i zaktywowało to jakieś głębsze lęki, głębsze egzystencjonalne lęki, czy jakieś traumy z dzieciństwa, czy jakieś wzorce pokoleniowe. I to po prostu się zaktywowało pod wpływem tych trudnych warunków zewnętrznych. Więc i to powoduje to ciśnienie emocjonalne. To ciśnienie można jakby otworzyć wentyl i spuścić to ciśnienie poprzez przebiegnięcie się, czy jakiś tam wysiłek fizyczny. Natomiast to, co się zaktywowało, dalej tam będzie. I dalej będzie powodować kolejne ciśnienie, które znowu trzeba będzie odpuszczać, prawda, jakimś tam, załóżmy, wysiłkiem fizycznym. Więc jeśli komuś się zaktywowało coś takiego, że naprawdę nie radzi sobie emocjonalnie, to dobrze jest się wtedy, nie wiem, czy zwrócić do kogoś, kto wie, co z tym zrobić, albo sięgnąć po jakieś metody, jak na przykład EFT, która to metoda bezpośrednio działa na te właśnie nierozwiązane schematy emocjonalne pod spodem i to zaczyna wtedy się tam przeformułowywać na tym głębszym poziomie czy na tym podświadomym poziomie. Więc ja zawsze do tego zachęcam, bo no po prostu wiem, że takie spuszczanie ciśnienia jest tylko na chwilę. Ono nie tak samo jak lekarstwa na przykład. Czasami ktoś idzie do psychiatry po lekarstwa na przeciwlękowe czy przeciwdepresyjne i to jest w porządku, to też jest dla ludzi. Tylko, że to nie rozwiąże problemów emocjonalnych, to je po prostu wyciszy i stłumi. Uśmierzy. Natomiast
uśmierzy, natomiast to, co jest pod spodem i jest źródłem tych problemów emocjonalnych, dalej tam będzie. To trzeba po prostu przepracować pewne rzeczy. A jednak jesteśmy marzeniem wszechświata. Mimo, jesteśmy. Że wygląda to z pozoru na przypadek nieuleczalny, ten człowiek, pod tym kryje się chyba coś bardzo pięknego. Wiesz, gdyby tak spojrzeć na samego siebie, że jesteśmy nie tylko tą istotą zewnętrzną, ale w nas, w środku, siedzi coś unikalnego, jak najpiękniejszy kamień, jak diament, jak kryształ, prawda? To może zauważylibyśmy, że szkoda by było taki kryształ, nie wiem, złamać, zniszczyć w sobie, zaprzepaścić. Piękne słowa, Kasiu, ale większość ludzi nie widzi tego kryształu. Jak do niego dotrzeć? Ja wiem, że ja zadaję ci dzisiaj takie pytania drążące, w sensie jak, ale chciałbym pokazać ludziom, że to, co w środku nas, w każdym z nas, niezależnie gdzie żyjesz, kim jesteś, jaki masz kolor skóry, to jest coś unikalnego i cudownego. I że to, właśnie o to warto zadbać. A cała ta reszta to jest tylko powierzchowność. Dokładnie. Dokładnie. Wiesz, te słowa, które wymieniłeś, że szkoda byłoby takiego kryształu złamać, czy zniszczyć, czy zaprzepaścić, to ja bym powiedziała to trzecie, zaprzepaścić, bo mnie się wydaje, że nie da zniszczyć. Że nie ma szansy, żeby to zniszczyć, lub żeby to złamać, że to jest po prostu coś nieruszalnego w ogóle. Jedyne, co może się zdarzyć, to że po prostu nie będziemy mieć z tym kontaktu przez całe życie. Ale to dalej tam będzie czekać jako nieodkryty potencjał, aż człowiek się obudzi, albo nie. Twoja perspektywa mi się wydaje lepsza, tak. Zdecydowanie. Dokładnie. Tylko teraz jest kwestia właśnie tego rozwoju tej samoświadomości, bo ja to wyobrażam sobie w ten sposób, że jest taki diament właśnie w środku, coś tak pięknego, że się mdleje z wrażenia, natomiast to jest obłożone. To jest tak, jakbyś miał diament i oblepił go plasteliną na przykład, czy jakimś tam kawałkiem. Albo błoto, które zaschło. Błoto, załóżmy, które zaschło. I dlatego wydaje się, że tego nie ma, ale to jest tylko taka percepcja, że tego nie ma, bo po prostu tego nie widać. Czy świadomość jakby nie ma z tym kontaktu, to tak jakby tego nie widziała. Natomiast to błoto, czy ta plastelina, no to produkuje różnego rodzaju problemy w życiu, brak harmonii, przeróżnego rodzaju, nazwijmy to ogólnie, nieszczęście. Więc jakby posługując się tym, że coś jest nie tak, niedobrze mi jest tu na tym świecie, nie chcę być tym, nie chcę robić tego i tak dalej, wszyscy są źli, ja w ogóle, świat jest do kitu, to jest jakby sygnał, że tam jest to błoto na tym diamencie i my mamy kontakt z tym błotem, z różnymi fałszywymi zapisami, a nie z tym diamentem. Więc teraz zadaniem każdego z nas, jeśli ktoś chce się stać samoświadomy, bo jak nie, bo go interesuje tylko błoto, to to też jest okej, żeby po prostu ściągać to błoto, kawałki tego błota, kawałek po kawałku, aż tego światła coraz więcej się będzie przebijało. Pojawił mi się taki obraz w tym momencie, kiedy mówimy o tym błocie i diamencie, opukiwanie, opukać to błoto. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Oczywiście im bliżej tego diamentu się dociera, tym coraz bardziej fundamentalne błota, że tak powiem, są, więc to jest niezłe zadanie do wykonania dla tej samoświadomości, ale to jest absolutnie możliwe i dostępne, tylko trzeba być wytrwałym, trzeba być takim truperem naprawdę. Tak, tak, tak. To trudno zauważyć, prawda? To tak samo jak dzisiaj z tą sytuacją taką trochę wojenną w Polsce jest taki nastrój, to ludzie nie zauważają, że tego, ale to jest moja opinia w tej chwili, tego, że tak naprawdę ta wojna jest w środku nas. Ona gdzieś tam jest głęboko i jest gotowość na to, że to my im pokażemy, my kogoś tam wgnieciemy w ziemię, my kogoś tam ocenimy, osądzimy i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, wiesz, żeby powiedzieć naszym widzom to na przykładzie, to powiem tak, że do mnie zgłaszają się tutaj na kanał ludzie, którzy są bardzo chętni zrobić taką piękną według nich inicjatywę i kupić kolejne działo czy kolejną broń. Autentycznie zgłaszają się ludzie, którzy mówią: Zigi, zrób zbiórkę, kupimy tam i pomożemy na Ukrainie. A ja się pytam, ale kogo chcesz zabić? Tak? Którą kobietę, którego faceta, które dziecko? Które dziecko, kogo ma ta armata zabić? Tak. Więc to jest to jest to błoto w nas. Dokładnie. Prawda?
Kiedy dostrzeżemy, że. Tak, przepraszam. Kiedy dostrzeżemy, że tam po drugiej stronie są autentyczni ludzie, tacy jak my, którzy też mają w sobie ten diament, no to przyjdzie refleksja, no naprawdę chcę kogoś zabić? Zgadza się. To prawda. Wiesz, jak nie ma kontaktu z tym diamentem, z tą esencją, to włącza się kontrola, włącza się lęk przed życiem i nie ma, czy przed jakimś atakiem, cały czas potrzeba, żeby być w postawie obronnej albo atakującej. Nie ma zaufania, że ten diament w środku, ta esencja, to jest jakby czyste dobro, które może powodować i przyciągać tylko i wyłącznie dobro. Nie ma zaufania. Kiedy to zaufanie zaczyna się pojawiać, najpierw troszkę, potem więcej, to znaczy ja mam takie doświadczenie, pracując właśnie w tych poszerzonych stanach świadomości, tam zgłębiając różne jakieś tam coraz głębsze warstwy tego wszystkiego, że jak coraz głębiej świadomość, czy ta samoświadomość zanurza się tam w środku, dociera coraz głębiej do tego centrum, tam gdzie jest ta esencja, to tam jest takie miejsce, które jakby inne widzenie się włącza, nie to widzenie oczami, żeby kontrolować wszystko i prawda wiedzieć, tylko tak, ale to jest jakby widzenie przez czucie, z tym, że to czucie, ta część jakby tam głęboko w środku, ona jest połączona z całością. Ona jest połączona jakby z tym wyższym umysłem, który widzi po prostu wszystko, widzi wszystkie ścieżki, widzi wszystkie aspekty wszystkiego, jakby takie wielkie widzące oko, które widzi wszystko. I w momencie, jak my połączymy się z tą naszą esencją, która ma do tego dostęp, to wtedy włącza się właśnie takie zaufanie, że wszystko jest okej, że to zaczyna być realne, że wszystko zaczyna być okej. I teraz gdyby każdemu człowiekowi się udało dotrzeć tam i poczuć to zaufanie, to po prostu w ogóle my nie ma rozmowy o tym, o czym rozmawiamy w tej chwili, dosłownie. Tak. Czym są poszerzone stany świadomości? O, to się tak nazywa. Prawdopodobnie, jeśli ktoś medytuje, to i wchodzi czasami w jakiś taki właśnie stan medytacyjny, gdzie nagle zaczyna mieć przestrzeń, zaczyna widzieć więcej, zaczyna mieć jakieś wglądy głębsze, czy nagle rozumie, załóżmy, jakieś głębsze prawidła, to prawdopodobnie najbliżej można powiedzieć, że to jest coś, co nazywamy poszerzonym stanem świadomości, czyli nie tylko tym, co tu i teraz przede mną, tylko naprawdę gdzieś tam człowiek się łączy z jakąś szerszą rzeczywistością. Natomiast my właśnie z tą moją znajomą terapeutką, przyjaciółką Ewą Filipkowską, my pracujemy od 7 czy 8 już lat, spotykamy się regularnie, wczoraj nawet żeśmy pracowały, spotkałyśmy się znowu i doszłyśmy do jakichś kolejnych niesamowitych po prostu pokładów tej konstrukcji samoświadomości czy świadomości ludzkiej. Ja osobiście zostałam przeszkolona w 2000, to chyba było 12, czy 12, 13 jakoś tak. Jest taka grupa w Stanach, ale taka wąska grupa ludzi, która zajmuje się właśnie pracą w poszerzonych stanach świadomości, to się nazywa Peak States of Consciousness i oni tam opracowali umiejętność jakby wchodzenia trochę głębiej jakby w te już takie bardziej eteryczne struktury i widzenie konstrukcji, autentycznej konstrukcji mechanizmów. To już jest na poziomie światła, to już jest na poziomie kwantów światła i tam naprawdę konstrukcja świadomości jest mechanizmem, to nie jest jakiś abstrakt, jakaś eteryczność, która lata nie wiadomo, tam po prostu są konkretne struktury, konkretne rzeczy, nazywamy to zobaczyć? Tak. Nazywamy też to powszechnie świętą geometrią tak zwaną, ludzie jakoś tam próbują to nazywać, no nie, natomiast okazuje się, że są systemy, które potrafią to jakby ogarnąć, może jeszcze nie w całości, bo to jest zbyt złożone, ale potrafią to ogarnąć, zmapować, widzieć tego kawałki i widzieć relacje, jakie tam w tych mechanizmach, w tej skrzyni biegów, że tak powiem, te wszystkie kółka zębate tam działają
i jak to się przekłada potem na zachowanie. Więc my z Ewą robimy to od tych 7 czy 8 lat i widzimy coraz tam nowe jakieś zależności, mechanizmy, struktury, figury, symbole i to wszystko gdzieś tam jest bardzo głęboko w konstrukcji takiej już naprawdę na poziomie jakimś kwantowym. Ktoś kiedyś powiedział, że świat jest geometrią. Dokładnie. Bardzo precyzyjną geometrią, bardzo. Przypomina mi to też teorię sieci informatycznej, że wszechświat jest jakby zbudowany na kanwie informacji. Po prostu jest sieć informatyczna i na tym jest zbudowany wszechświat. Czy naprawdę do tego można dotrzeć? Bo jestem ciekaw, aż się podekscytowałem. Można, to znaczy tak, teraz z tego co się orientuję, czy właśnie tam kiedy współpracowałam jeszcze z tym zespołem, czy już z własnych obserwacji, że różne osoby mają różne zdolności widzenia tego, niektórzy mają to naturalnie wrodzone i po prostu widzą, tylko nie wiedzą co widzą, a niektórzy próbują to wypracować i im się średnio to udaje, to musi zależeć od jakichś tam wewnętrznych zdolności różne dyspozycji. Czynniki. Tak, tak jak ze wszystkim. Ktoś ma talent muzyczny, drugiemu niestety to nie wychodzi i nie może grać czy śpiewać. Więc podejrzewam, że gdzieś tam jakieś są warunkowania. A od technicznej strony to robi się poprzez, nie wiem, różnego rodzaju wglądy, takie indywidualne, czy sesje, nie wiem, regresji niehipnotycznej albo hipnotycznej. Jak się do tego dochodzi? Ja wiem, po prostu się zamyka oczy i wchodzi do środka. Ja nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Czyli własne wglądy. Wglądy, tak. To się po prostu gdzieś wchodzi głęboko, głęboko i potem jak się wchodzi już na taki poziom bardziej uniwersalny, gdzie powiedzmy jest to poziom w naszej konstrukcji świadomości, który jest taki sam dla wszystkich, czyli powiedzmy... Uniwersalny. Tak, powiedzmy, jak powiedzmy, jesteśmy z różnych kultur i z różnych krajów, różnej rasy i tak dalej, ale na przykład uniwersalnie wszyscy mamy czerwoną krew i to niezależnie kim jesteś i w co wierzysz i tak dalej, wszyscy mamy czerwoną krew, bo jest pewien szablon dla ludzkości, tak samo jest pewien szablon dla konstrukcji świadomości, tam na samym dnie są po prostu pewne prawidła, którym wszyscy podlegają i także jak wchodzi się nawet przez własny system, to się schodzi na ten poziom taki bardziej fundamentalny, gdzie jakby on zarządza no, po prostu generalnie mówiąc świadomością ludzką. Tak coś czuję, że właśnie to można sprowadzić do odkrywania tego pojęcia, że wszyscy jesteśmy jednym. Tak. Mimo tej pięknej różnorodności, w jakiej żyjemy. Nie doceniamy czasem tej różnorodności, prawda? Tak. Ja to porównuję często do takiej układanki puzzlowej, tam gdzie jest załóżmy 500, czy 1000, czy 5000 kawałków. Że powiedzmy ludzkość to jest coś takiego, prawda? I teraz każdy puzzel jest inny, ale każdy puzzel jest absolutnie bezużyteczny, bez bycia częścią całości. I dopiero jak się ułoży wszystkie puzzle i każdy puzzel jest na swoim odpowiednim miejscu, ze swoją unikalnością, jedynością, wyjątkowością, bo tam jest inny kształt, ma każdy puzzel, inny obrazek na sobie ma, więc każdy jest indywidualny, ale dopiero jak jest częścią całości, to jego egzystencja nabiera sensu. Bo jak jest wyrwany z kontekstu, nie ma w ogóle sensu takie odosobnione życie w ogóle. Tak, ja bardzo lubię to porównanie, bo używam je bardzo często. Uważajmy też na to, że czasami może się zdarzyć kawałek nie z tej układanki. To wtedy rozpocznijmy inną układankę. To jest też bardzo dobre. Tak, Kasiu, świetnie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Czy chcesz powiedzieć o książce jeszcze kilka słów? Gdzie ją można kupić i gdzie ją można przeczytać? Już mówię tak, więc w Polsce można kupić w jakiejkolwiek księgarni internetowej, to jest cały czas pierwsze wydanie. W tym momencie jestem w przygotowywaniu drugiego wydania, które się ukaże w październiku. Będzie troszeczkę rozszerzone, tak, będą tam dodatki zrobione, refleksje po każdym rozdziale i we wrześniu ma być właśnie premiera tej książki, tego drugiego wydania, także w Polsce można kupić wszędzie. Tutaj w Stanach, dla osób, które są w Stanach, no niestety cena jest zawrotna, jeśli ktoś chciałby kupić polską książkę na Amazonie, bo w tym momencie jest chyba $45, doliczają sobie, prawda, eksport, import, czy cokolwiek tam jeszcze, marże jakieś, więc jest to straszne. Więc no, będzie wersja e-bookowa. Będzie ta druga wersja, ta poprawiona wersja będzie w języku po angielskim i polskim, tak?
Znaczy, jeśli ktoś chciałby kupić po angielsku książkę, to jest tutaj na Amazonie dostępna książka w Stanach, została wydana w styczniu tego roku, też poprawione właśnie wydanie z ćwiczeniami po angielsku, więc jak ktoś czyta po angielsku... Wydaje mi się, że widziałem Barnes & Noble. Jest też w Barnes & Noble, tak, jest na iTunes, znaczy w tym, w Apple Books, tak, także można sobie, jak ktoś chce po angielsku przeczytać, to można sobie kupić już tutaj i to są grosze, w wersji kindlowej też jest, jak ktoś używa Kindle na Amazonie, więc to tutaj już normalna cena jest zwyczajna, tam chyba $17 jest za książkę papierową, to można. A wersja polska będzie poprawiona, będzie we wrześniu. We wrześniu będzie i ja mam nadzieję, że będzie również wersja e-bookowa, także jak ktoś, załóżmy, nie chce płacić jakichś strasznie słonych pieniędzy za granicą za dostarczenie książki, to będzie sobie mógł tam za jakieś grosze kupić e-bookową wersję. Jesteś marzeniem wszechświata. Świetny tytuł. Kasiu, bardzo dziękuję. Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. Jakie masz plany jeszcze tylko na koniec? Twoje? Prywatne, nie prywatne, a związane z tak. Ten rok jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o zmiany, także zmiany zaskakują mnie cały czas, każdego dnia, że tak powiem. Jest to fascynujące, coraz bardziej fascynujące się robi. Także w tym momencie jestem na Florydzie. Być może, że od czerwca nie będzie mnie już na Florydzie. Być może, że w przyszłym roku zjadę z powrotem do Polski i być może, że będę w ogóle mieszkać gdzieś indziej jeszcze poza Polską. To wszystko jest w tym momencie w takich przemianach, w takim pozytywnym kotle, że idę po prostu z tym flowem, który się dzieje. Jest to bardzo ekscytujące, aczkolwiek zupełnie nieprzewidywane, bo pół roku temu jeszcze, jak mi ktoś powiedział, to bym nie uwierzyła. Czyli gdyby cię ktoś chciał znaleźć i porozmawiać z tobą, to musi szukać. Tak, to znaczy przez stronę internetową oczywiście można metodaeft.net, tam można do mnie napisać, tam jest formularz kontaktowy, można napisać, jak ktoś by chciał, nie wiem, czy się umówić na sesję, czy zapytać o coś, czy porozmawiać, czy jak coś o EFT, jak najbardziej można. To bardzo proszę. Dziękuję jeszcze bardzo. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję, trzymaj się. Ja również, życzę wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Pa.